Ciężko pozbyć się z pamięci widoku nieba, które w 90% składa się z owadów, nawet jeżeli widziało się parę groteskowych rzeczy w czasie swojej pracy. Nasze ręce były już związane od czasu, kiedy wszystko oszalało, a ludzie przestali umierać. Kiedy całe ekosystemy zostały wywrócone do góry nogami, ledwo mogliśmy zrobić cokolwiek z tym, co Fundacja dała nam jako pożyczkę w Oregonie. Bagna stały się rajem dla owadów, aczkolwiek ludzie, którzy mieszkali niedaleko, nazywali je piekłem. Całe domy roiły się od termitów pożerających je w przeciągu kilku dni. Cykady były tak głośne i tak liczne, że latem nie dało się wyjść na zewnątrz bez zatyczek do uszu. A komary, boże, chmary komarów były tak gęste jak błoto, że potrzebowałeś specjalnego kombinezenu do przedzierania się przez nią, nie tracąc przy tym większości, jak nie całej swojej krwi. Odkąd packi nie zabijają ich i żyją dłużej niż kilka tygodni, owady coraz mniej stają się wkurzające, a coraz większym horrorem. Bóg wie jak teraz wygląda życie w Luizjanie i na Florydzie. Musieli zostać ewakuowani po pierwszych sześciu miesiącach. Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, aby upewnić się, że te zwierzęta nie cierpiały. Ale to jest ciężkie. Ciężko jest określić, co dokładnie jest cierpieniem, a co po prostu naszym brakiem możliwości usłyszenia ich wycia z bólu. Wiedzieliśmy... Kiedy podpisywaliśmy umowę z Boring, że będziemy musieli się zgadzać na mniej smaczne rzeczy, ale nigdy nie sądziliśmy, że będziemy musieli mieć do czynienia z tą, z tą apokalipsą tortur. Wielu z naszych ludzi dopadło duże obciążenie pracą. Nandini nie mogła znieść stresu, będąc szefem Departamentu Weterynarii. Biedna dziewczyna. Po prostu wstała i wyszła, kiedy zobaczyła pumę półową, której brzuch był rozpruty, zwijającymi się larwami, ciągle miałczącą z bólu. Zazwyczaj podałaby biedactwo eutanazji, w tym przypadku jednak, oczywiście, że to nie wchodzi teraz w grę. Do cholery, kiedy fundacja wezwała nas do spotkania z nimi w celu zrobienia czegokolwiek z tym problemem, Duża część z nas nie chciała się zjawić. Sam niemal rozważałem zerwanie tej umowy, byśmy nie musieli mieć do czynienia z taką ilością ciężaru. Ostatecznie przyszedłem tam sam. Ktoś musiał to załatwić, a moją pracą jest mniej więcej chronienie ludzi, którzy potrzebują ochrony. Zostałem ubrany w kombinezon ochronny z przyjaznym małym logiem Fundacji na piersi. Wysiadłem z furgonetki i wszedłem do dość złowieszczego betonowego budynku. Kiedy zapytałem, powiedziano mi, że nazwa ośrodka jest utajniona. Wszystko, co musiałem wiedzieć, to to, że był wyspecjalizowany w chemicznym zabezpieczaniu. Jeżeli myśleli, że trochę pestycydów zatrzyma to wszystko, już teraz wyszedłbym stąd, ale musiałem działać. Gdyby był sposób na zatrzymanie tego, to musiałem przynajmniej wysłuchać go. W windzie minęło nieznośnie dużo czasu, zanim dojechała do naszego celu. Duszny, mały pokój z wieloma śluzami powietrznymi, których było za dużo, niż wydawałoby się to konieczne. Ale hej, chyba muszą być bezpieczne, zważając na to, co mogą tutaj przechowywać. Doktor Violet Mesmur. Kobieta, która powiedziała, że jest z Komitetu do Spraw Etyki, przywitała mnie tak ciepło, jak znani są z tego członkowie Fundacji. Wyglądała na stosunkowo spokojną i opanowaną, ale dawało mi to wrażenie, że nie miała pojęcia, co się w ogóle działo na zewnątrz. Nie wiedziałem, czy powinienem czuć się wściekły, czy zazdrosny, ale to nie miało znaczenia. Musiałem się skupić patrzeć się na teoretyczną nagrodę. Panie Wilson, czy niesłuszne byłoby przypuszczenie, że pańskie operacje są przynajmniej w jakiś sposób znane w Stanach Zjednoczonych? Doktor Mesmur zapytała. Chrząknąłem, zanim odpowiedziałem. Cóż, jak wiecie, próbowaliśmy się ujawnić. Robimy filmiki ze zwierzętami, które nam wolno pokazać, jak na przykład, kiedy wychowujemy małą rodzinę dzięciołów ich. po tym jak drapieżniki zjadły ich mamę i tatę. Wziąłem oddech, powstrzymując się od zbytniego zagłębienia w ten temat. Nie chciałbym być zarozumiałym, ale jesteśmy przynajmniej dobrze znani na północnym zachodzie Pacyfiku. Doktor Mesmur kiwnęła głową, po czym powiedziała: Mhm, cóż. Teraz będziesz twarzą. Jesteśmy wystarczająco zajęci populacją ludzką, próbując zatrzymać wszystkich przed nadużyciem swojej nowej nieśmiertelności do mniej smacznych celów. Doktor Mesmur poinstruowała swojego asystenta, który przez cały czas stał blisko w ciszy, aby wziął butlę. Gdy tylko wyszli, poczułem się trochę smutny, że w naszej krótkiej znajomości. Nie pofatygowałem się, by zapytać ich o imiona. Zazwyczaj jestem bardziej na bieżąco w poznawaniu ludzi, ale chyba wiesz, życie mnie trochę zestresowało. Przypuszczam, że jest już pan zaznajomiony ze zwierzętami, z tego co by czytałam o pano i pańskiej organizacji, ochrona i bezpieczeństwo zwierząt wydaje się być pana pasją, niezważając, jakie to zwierzę jest. Doktor Mesmur skomentowała, Odwracając się do mnie plecami, Cóż, ha, jesteś bardzo dokładna, partnerze. Powiedziałbym, że nie jest tak trudno to rozstrzec, ale chyba nie o to ci chodzi, co nie? odpowiedziałem. trzech z ciebie. W gruncie rzeczy będziesz miał za zadanie użyć czegoś, co opracowaliśmy i doskonaliliśmy przez ostatnie kilka lat na populacji zwierząt w celu zatrzymania jego rozwoju. W tym momencie wrócił asystent, trzymając pudełko z trzema fiolkami z czymś świecącym na jasno niebiesko w środku nich. I biorąc pod uwagę, że jest to w jakiś sposób niepewne, posiadanie rozpoznawanej twarzy i podejmowanie działań za nas, cienistą organizację, powinno pozbyć się kilku przeszkód na drodze. Miły asystent postawił przed nami na stole fiolki których każda posiadała małą i ładną etykietkę. Doktor Mesmur ostrożnie podniosła fiolkę najbardziej na lewo, oznaczoną jako SCP-3287-1 i trzymała ją, patrząc na nią. Nie zwracała na mnie uwagi, podczas gdy kontynuowała mówienie. To gazowy środek sterylizujący, wystawiając jakikolwiek żywy podmiot na niego, w przeciągu 60 sekund, zostanie natychmiastowo wysterylizowane. Lub to przynajmniej to, co jest w tej fiolce. Powiedziała doktor Mesmur, ostrożnie odkładając pierwszą fiolkę. Może zbyt oczywiste pytanie, ale co w takim razie jest w pozostałych dwóch? Zapytałem, wskazując na resztę fiolek. Cóż, doktor Mesmur zaczęła w końcu odwracając się w moim kierunku. Teoretycznie nie wiemy. Wiele osób ma teorie, jednak żadna z nich nie jest potwierdzona. Próbowaliśmy przeprowadzić dziesiątki badań, jednak będziemy musieli polegać na naszym przeczuciu, ponieważ będziemy cię potrzebować do potwierdzenia czy zaprzeczenia temu, co te substancje dokładnie robią. Westchnęła, co uznałem za sygnał, że skończyła mówić. Pozostawałem cicho, kiedy skończyła, przypuszczając, że pewnie będzie miała coś więcej do powiedzenia, ale tak się nie stało. Po kilku sekundach w końcu coś powiedziałem. Prosisz mnie, bym spróbował rozgryźć te teorie czy czekasz, aż zgodzę się na użycie tych rzeczy? Doktor Mesmur westchnęła. Przepraszam, zamyśliłam się. Według teorii roboczej fiolki te, cóż retroaktywnie sterylizują wystawione na nie przedmioty. Jeżeli użyjesz tych gazów na właściwych zwierzętach, mógłbyś łatwo powstrzymać problemy, zanim się one w ogóle wydarzą lub wydarzą się w innych przypadkach. Oczywiście, że będziesz musiał zostać poinstruowany, jak tego prawidłowo używać, jednak będziesz musiał dać słowne i pisemne potwierdzenie, że zgadzasz się na używanie tego, jeśli to poszłoby źle. Poszłoby źle? Zapytałem. Mógłbyś zostać wymazany z istnienia. Nikt nie pamiętałby ciebie. Twoja organizacja nie istniałaby. Wszystko, co zrobiłeś dla ludzi i zwierząt, nigdy nie wydarzyłoby się. Powiedziała beznamiętnie doktor Mesmur. Potrzebuję tak lub nie, zanim będziemy mogli kontynuować. Zawsze mogłeś liczyć na to, że Fundacja postawi na szali wszystko. Tylko nie swoją własną skórę, gdyby to oznaczało, że może dowiedzą się skrawka informacji o tym. Oni naprawdę nie zapytali mnie po prostu, czy byłbym chętny umrzeć, ale czy byłbym chętny zaryzykować życie każdego biednego zwierzęcia, jakie uratowałem w moich latach pracy. To, co powiedzieli, było całkowicie szalone. To było nieludzkie. To było. to było. To było jedyne wyjście, jakie mieliśmy. Gdybym tego nie zrobił, wszyscy zostaliby skazani na świat pełny kaszarańczy i komarów, i jętek, i końskich much, i os, i... Cóż, nie muszę dokładnie ich wszystkich wymieniać, ale nawet oni wiedzą, że to teoretyczne. Najwyraźniej nie testowali tej cholernej rzeczy. To po prostu... Muszę się zdecydować... Musiałem być tym, który powie, że chce czekać na ostateczne rozwiązanie, albo zaryzykować wszystko dla rozwiązania, które może pomóc nam teraz, zanim będzie jeszcze gorzej? Podałem moją odpowiedź. O dziwo! Życie było stosunkowo łatwe, odkąd ludzie stali się nieśmiertelni. Coś związane z tym, co się wydarzyło, sprawiło, że ogromna ilość zwierząt jest sterylna. Więc nie musieliśmy zmagać się z nadmiarem populacji i innymi takimi. Naszym głównym problemem było zapewnienie, że zwierzęta nie będą cierpiały dużo, gdyby wpadły w tarapaty. Oczywiście nie mogliśmy poddać ich eutanazji, ale robiliśmy co w naszej mocy, aby zapewnić im przynajmniej najlepszą opiekę, jaką mogliśmy dać. Oczywiście kilka osób oszalało, kiedy dowiedziały się, że mogą żyć wiecznie, ale uważali, że nieśmiertelność oznacza brak konsekwencji. Wielu znakomitych ludzi w fundacji powiedziało, że zajmują się tym, jednak, gdyby ktokolwiek spróbował zrobić coś, jak włamanie się do zo i wypuszczenie wszystkich lwów, czy coś w tym stylu, to mamy się tym zająć. Co ciekawe, od czasu, gdy to się wszystko wydarzyło, zajmujemy się bardziej sprawami domowymi niż anomalnymi. Nadal jest to trudne, kiedy trafia do nas zwierzę potrącone przez samochód z połamanymi nogami, ale nadal oddychające. Trochę zajmie, zanim się przyzwyczaimy do tego, jednak biorąc pod uwagę fakt, ile zostało zrobione, aby poprawić jakość życia ludzi, część z tego zostało nam dane, żeby pomóc tym zwierzętom jak najmniej cierpieć. Nie muszę chyba mówić, że Departament Weterynarii jest przepracowany, jednak Nan twierdzi, że będzie dobrze tak długo, jak tylko będzie miała wystarczająco dużo powieści Noir do czytania w trakcie przerwy od pracy. Wiesz, spodziewałbyś się, że coś, co wszyscy nazywają apokalipsą czy uniesieniem, będzie straszne, mroczne i pełne szaleństwa – jednak czasami dobrze być jest gościem, który pracuje ze zwierzętami w czasach takich jak te. Bycie zdolnym do opiekowania się nimi aż wyzdrowieją, widzenia ich biegnących i znowu szczęśliwych, to jakby te zwierzęta sprawiają, że ja, że wszyscy czujemy się bardziej ludzcy. Każdego dnia dziękuję komukolwiek, kto jest tam na górze, za moją organizację. Choć czasami muszę dziękować komuś bliższemu na ziemi. Gdyby nie doktorzy z fundacji, nasza organizacja najpewniej popadłaby w zapomnienie. Zamiast tego zdecydowali się pozwolić robić to co robimy i myślę, że wielu z nas to docenia, szczególnie ja. Scenariusz Otello de Cat Czytał Krystian Kieś. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału.